Ta rowerowa przygoda zaczęła się, gdy po raz pierwszy po kilku latach wsiadłam na rower. No przyznać się, ilu z Was śmieje się teraz z mojego kultowego R? Ale mniejsza o to. Gdy wsiadłam na ten rower, w końcu poczułam wolność. I od tamtej pory wraz z moimi córeczkami mamy podróże małe i duże. Nie ograniczamy się jedynie do asfaltowej drogi. Eksplorujemy również te polne. Zapraszam Cię na nowy film i zachęcam do subskrypcji. Cześć, zapraszam Was na kolejny dzień z nami i dzisiaj pokonamy około 18-20 km rowerem z dwójką małych dzieci. Zapraszam Was do oglądania. Zajrzyjmy do dzieci. Wiedzą sobie po ciasteczku, niam niam, i mają kocyk. Prezent od taty w cytrynki. Także jest im tam cieplutko, a dodatkowo o, zapniemy sobie tutaj cyk. Tutaj o, cyk, mamy odblaski. Przyzapiałam. Tutaj jest taka siateczka i zapiałam taką folię jeszcze dodatkowo, żeby im nie wiało. A przy okazji pokażę Wam, jaki mam krzywy koszyk. On jest taki powykrzywiany, ale to dlatego, bo jak dziewczyny wchodzą do wózeczka, to rower się przewraca, a ten kosz się obija z każdej strony. Jest mega, mega krzywy. Właśnie jest najgorsze miejsce za nami, przez które mijamy przez całą naszą drogę, jak jedziemy do miasta. Teraz mam też największą górę do pokonania. Jak ją tylko pokonam, jakieś dzikie zwierzęta. Jak ją tylko pokonam, to już później jest luzik. I nie mam żadnego problemu, żeby jechać, bo na dosłownie chwilę, moment jestem w mieście. Tylko oby tą górę pokonać. A dwa, to jest tutaj takie miejsce, gdzie jest bardzo dużo psów, które nie są uwiązane, nie mają żadnego kojca i tak dalej. I pierwszym razem, jak jechałam, to wyskoczyły na mnie. No i powiem Wam szczerze, że bardzo się bałam, bo nie spodziewałam się, że jakieś 5 czy 6 psów na mnie wyskoczy. Nie wiedziałam, czy mam wracać, czy mam wsiadać na rower i uciekać. Ale wiecie, to jest tak pod górę, więc nie da się zrobić nic innego, tylko trzeba po prostu przejść, bo wjechać nie da rady. Ale dzisiaj na szczęście tych psów nie było. Czy one, wiecie, są duże, ale nie wyglądają na jakieś groźne, tylko dużo hałasu robią. Dzisiaj znowu jedziemy do Dynowa i znowu idę pod górę i nie wiem, czy wy słyszycie te psy. Dzisiaj trafiłam na psy. Siedzą i pilnują. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jezu kochany. Piękne są, ale człowiek trochę się boi, nie? Jak tu tyle wie. O, biegną. Ale pani, przyszła pani. Je zabiera. Jeżdżąc w ten sposób z dziećmi, możesz się przygotować, że będziesz zatrzymywać się po milion razy. Dlatego ważne jest, aby przyszykować coś pysznego do jedzenia, aby tam w środeczku nikt się przypadkiem nie zaczął kłócić. Bo jak już się ktoś tam w środeczku zacznie kłócić, to przecież nie możesz się zatrzymać na środku drogi, na środku skrzyżowania, i przecież nie będziesz krzyczeć tam, żeby ktoś cię usłyszał, a wiadomo, gdy się jedzie, jest wszędzie szum dookoła, i żeby tam w środeczku ktoś cię usłyszał i usłyszał, co masz do powiedzenia, trzeba krzyczeć naprawdę bardzo głośno. Więc z boku
to może wyglądać naprawdę bardzo komicznie. Jesteśmy pod Biedronką. Cała w ciasteczku. Znalazłam jogurt o fajnym składzie. Dawno miałyśmy w domu ciecierzycę. Zakupy mamy już zrobione. Pomidorek? Bo tam to jest kwaśniejsze, jak myślałam. Proszę. A dzisiaj rano wymontowałam sobie kółko zapasowe, takie do biegania, do przodu, które się montuje, i włożyłam sobie tutaj z tyłu pudełeczko. Także teraz tutaj zapakuję zakupki. Jesteśmy pięknie zapakowane. Dziewczyny zapakowane. Wracamy do domu. Ja tutaj po drodze sobie wzięłam kilka rzeczy, żeby sobie zjeść, bo jestem na diecie ketogenicznej w tym momencie i na to, co padłam, co sobie mogę wziąć, to kokosowe miękkie ciasteczko, jest bez cukru, no i ma dość dużą zawartość tłuszczu. Są jeszcze małe pomidorki i mam tutaj sojowe parówki i zawartość tłuszczu to 29%. Węglowodany 1%, także to jest chyba spoko na keto, co myślicie? A tutaj chłopaki dziewczynek, jakieś takie fajne znalazłam, są z cukrem, ale spróbowałam i są naprawdę pyszne, fajne. Wszystkie wróciłyśmy już do domu. Zrobiłam dziewczynkom talerz dobroci. Mamy tutaj różne warzywa, parówki sojowe, ulubione kanapki z żółtym serem, czy ulubione naleśniki. Dzisiaj czeka nas ogrom pracy na zewnątrz, aby zdążyć przed deszczami, które są zapowiadane. Z tego względu Wandzia swoją drzemkę będzie miała w nosidle u mamy na plecach. Bez nosidła i bez chusty nie wyobrażam sobie swojego macierzyństwa. Kosiarka zalana do pełna. Wandzia jest w chuście. Teraz jest jej pora drzemki i stwierdziłam, że zamiast usypiać ją w domu, uśpię ją puście, ona sobie będzie bez problemu spać, nawet przy tym hałasie. I z tego względu, bo po prostu szkoda mi czasu. Chcę tutaj wszystko pięknie skosić, bo już bardzo zarosło. Jeszcze przed deszczami, bo już w przyszłym tygodniu cały czas ma padać. Więc chcę się z tym wszystkim wyrobić, wykosić jak najwięcej. A to, co mi się nie uda, trudno. Gdy jest się samej, z trójką dzieci, trzeba umieć sobie jakoś radzić. Ale wiem, że nie jestem sama. Jest nas znacznie więcej. Kobiet, które muszą pracować i muszą robić coś wokół domu. Kobiety na wsi bardzo ciężko pracują na gospodarstwach, a ja czerpię od nich siłę i motywację. Są moimi bohaterkami. W życiu potrzebuję uczucia samowystarczalności. Już jakoś tak mam, że ta samowystarczalność jest tak bardzo dla mnie ważna. I pewnie z czegoś to wynika. Myślę, że wewnętrznie mam potrzebę bycia taką jak moja mama. Najsilniejsza kobieta, jaką znam. W każdym znaczeniu byciu silnym. Jakbyście pytali, co robi Wandzia, to ona sobie tutaj smacznie śpi. Pierwszy mniejszy kwadracik mam już wykoszony. To był jeden z prostszych, o ile nie najprostszy kawałek tej działki do wykoszenia. Teraz zabieram się za te trudniejsze. Wszystkiego dzisiaj na pewno nie zrobię. Myślę, że sobie to rozłożę na kilka dni. Też, żeby się nie zajechać, bo żeby mnie po prostu ręce nie bolały, żeby mi nie drętwiały.
ponieważ już kiedyś wspominałam, że mam problemy z kręgosłupem szyjnym, bo się kiedyś przepracowałam i teraz czasami mi drętwieją dłonie i ich nie czuję, jak się bardzo mocno przepracuję. Także na siebie uważam i wiem, ile mniej więcej mogę po prostu wykosić tego, żeby się na kolejny dzień dobrze czuć. A dzisiaj i tak już miałam bardzo dużo przecież aktywności, bo jechałam do Dynowa i z powrotem, ale czuję, że mam jeszcze siłę. To chyba przez to, że jestem na keto. Na keto, wiecie, dopiero tak trochę błądzę na tym keto, ale coraz... ale już coraz lepsze wychodzą mi te posiłki, bo wiecie, to tak trochę chodzenie po omacku. Na pewno nie obędzie się bez pytania, a gdzie dziewczynki? Także teraz pozwólcie, że Wam zobrazuję, jak wyglądają moje prace na zewnątrz. Dzieci zazwyczaj biegają wokół mnie i czasem taka praca z dziećmi jest trudniejsza, czasem jest łatwiejsza. Różnie bywa, jak to w rodzicielstwie. Nie dam już rady. Tak mnie już piecze kręgosłup, że całe szczęście Wandzia wstała. Zakładam jej gumiaczki na nóżki i Wandzia pójdzie się pięknie bawić. Pewnie do piaskownicy. Wciskamy nóżkę, wciskamy. I co? Odpocznę sobie trochę, napiję się herbatki. Keto herbatki. Z olejem MCT i dokończę sama koszenie tutaj przy piaskownicy i trampolinie. I już dzisiaj odpoczywam, bo czuję, że już jestem bardzo zmęczona. No, także tak. I widzimy się 2 dni później, gdy jest to ostatni dzień przed deszczem. A tutaj, jak możecie zobaczyć, mam wyznaczoną przestrzeń, gdzie w przyszłym roku będę miała mini pole. Dziewczynki poprosiły mnie, abym w tym miejscu zrobiła im labirynt, więc go wykosiłam. Dla dzieci to świetna zabawa i już kiedyś widziałam taką inspirację w internecie, a ja zyskuję więcej spokojnego czasu do pracy. A przede mną jest najcięższa, najtrudniejsza część działki do wykoszenia, gdzie rośnie bardzo gęsta trawa. W kosiarce niestety wysiadło mi wspomaganie i muszę pchać ją sama. Także zajadę ją do końca w tym roku, a na przyszły sezon zakupię już nową. Po koszeniu wykonuję ostatnią rzecz, którą chciałam zrobić w tym roku przed deszczami. A mianowicie zbieram nasiona kwiatów i w przyszłym roku będzie u nas bardzo, bardzo kwieciście. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!